Będę w klasie pierwszej A. Z tego co się orientuję, to jest klasa Cambridge. No a profil to dopiero wybieram od drugiej klasy. Ja wybieram biologię i chemię. Trudno to określić, nie wiem. Z jednej strony się cieszę, bo słyszałem, że dobra szkoła, będzie fajnie, ale z drugiej strony też szkoda, że się wakacje kończą. Szczęśliwego nowego roku, jak zawsze. Piątek, szóstek, jak najmniej stresu, uśmiechu na twarzy i również tego, żeby pamiętali o innych, że nie wszystkim na świecie jest tak dobrze jak w Polsce i żeby swoją pamięć również kierowali ku tym wszystkim biednym dzieciom, których ćwierć miliarda na całym świecie nie rozpoczyna roku szkolnego, bo ich na to nie stać, bądź też są w rejonach objętych konfliktami. Pamiętajmy o tych wszystkich biednych i cierpiących na świecie, rozpoczynając dziś rok szkolny w Polsce. Wróciliśmy dopiero co z Indii. Nasze bagaże jeszcze nie wróciły, jeszcze sobie gdzieś latają, przedłużyły sobie tą wyprawę, więc oczekujemy z utęsknieniem chociażby na te prezenty i na te pamiątki, które także przywieźliśmy do szkolnego muzeum podróżniczego. Ale jestem bardzo zadowolony z tego wyjazdu. Przede wszystkim myślę, że wraz z młodzieżą zrobiliśmy piękną rzecz, czy piękne rzeczy na terenie Indii, promując nasz kraj, chociażby poprzez spotkanie z córką, trzydniowe spotkania z córką Maharadży Digvijaya Singh Ji, który ratował polskie dzieci w czasie II wojny światowej, polskich uchodźców, a także w czasie wolontariatu w Kalkucie u Sióstr Miłości, gdzie już jesteśmy bardzo dobrze rozpoznawani, bo tam pracujemy co rok, co dwa lata i uczniowie, i nauczyciele. Myślę, że wyprawa odniosła taki bardzo chyba pozytywny, bardzo duży sukces wychowawczy, bo to jest najważniejsze. No i oczywiście poznawczy, no bo przejechaliśmy z 15 tysięcy kilometrów, poznając te Indie i z północy, i z południa, i na wschodzie, i na zachodzie, i buszując gdzieś tam po dżungli, jednym z najbardziej niedostępnych miejsc, jakim są Sundarbany, ale także poznając te gigantyczne miasta, molochy indyjskie, jak i będąc na wioskach, więc Indie w pigułce na pewno zostały połknięte. Podobnie jak, mam nadzieję, bakcyl podróżniczy i ten bakcyl pomocowy, że ludzie powinni sobie wzajemnie pomagać bez względu na to, gdzie mieszkają, pod jaką szerokością i długością geograficzną. Przeżyłam na pewno przygodę życia, ponieważ nie spodziewałam się, że zobaczymy aż tak dużo. Zjechaliśmy prawie całe Indie i gdy zobaczyłam tą trasę później na mapie, byłam w szoku, że można w tak krótkim czasie przejechać tak wiele kilometrów. Zobaczyłam naprawdę miejsca, które mają tysiące lat, trochę nowsze. Poznałam wielu ludzi i kulturę, która jest zupełnie inna od naszej. Zrozumiałam, jak dużo szczęścia mam, że żyję w takich warunkach, w jakich żyję. Ja osobiście nie pomagałam w domu z dziećmi, tylko w domu ze starszymi osobami. I widziałam radość tych kobiet, kiedy po prostu poświęciliśmy im chwilę czasu tylko. To było dla nas, nie kosztowało nas tak wiele wysiłku, a dla nich było to coś naprawdę wielkiego. I widziałam tam ich wdzięczność i było to naprawdę wzruszające i dało mi dużo do myślenia.